Samoloty lecące na Ukrainę będą lądować w balicach Kraków Solidarny z Ukrainą, specjalna odezwa prezydenta Jacka Majchrowskiego. Dziś, gdy już wiemy, że wojna stała się faktem, podtrzymuje swoją deklarację o Solidarności i gotowości pomocy, powiedział w specjalnej odezwie prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Miasto przekazało też, że samoloty lecące na Ukrainę mogą lądować w lotnisku w balicach. Kraków pomoże obywatelom Ukrainy, którzy chcą wrócić do domów w dotarciu do granicy. Z ogromnym niepokojem śledzę informacje z Ukrainy. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to olbrzymia tragedia dla obywateli tego kraju, powiedział w specjalnym wstąpieniu prezydent Jacek Majchrowski. Dodał, jesteśmy w stałym kontakcie zarówno z wojewodą, rządem, jak i z towarzyszeniami ukraińskimi, bo trzeba pamiętać, że Ukraińców mamy w Krakowie już prawie 100 tysięcy. Spodziewamy się, że być może część z nich będzie chciała sprowadzić tu rodziny, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Specjalne wystąpienie prezydenta Krakowa wspólnie z rządem typujemy miejsca, w których uchodźcy będą mogli znaleźć schronienie. Ze stowarzyszeniami ukraińskimi rozmawiamy o formach pomocy, jakie mogą być potrzebne przybyszom. Wierzę, że pomocy będą nieść nie tylko instytucje państwowe i samorządowe, ale także Krakowianie, którzy wielokrotnie udowodnili, że nie są obojętni na ludzkie tragedie, przekazał Majchowski. Dodał: Dziś, gdy już wiemy, że wojna stała się faktem, podtrzymuje swoją deklarację o solidarności i gotowości pomocy. O 12.15 w Krakowie zabrzmiał dzwon Bolesław, który w średniowieczu bił na alarm i ostrzegał mieszczan przed niebezpieczeństwem. Dziś odezwał się w geście Solidarności z Ukrainą. Samoloty lecące na Ukrainę będą lądować w Balicach. Miasto przekazało też, że samoloty lecące na Ukrainę będą lądować w Balicach. Kraków pomoże obywatelom Ukrainy, którzy chcą wrócić do domów w dotarciu do granicy. Na godzina 15 zaplanowano w Krakowie demonstrację przed rosyjskim konsulatem przy placu Biskupim pod tytułem Putin Stop jesteśmy z Ukrainą. Następnie o 19.00 Spotykamy się na głównej demonstracji w tym samym miejscu. Stoimy i będziemy stać z Ukrainą. Zawsze napisali organizatorzy.